Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na vloga. Dawno filmu nie było, bo już chyba z 2 tygodnie. Ale tak jak mówiłam, potrzebowałam chwili przerwy. No i dzisiaj będzie coś, co bardzo lubicie, czyli luźny vlog. Zapraszam do oglądania. Jedziemy właśnie do stajni, jesteśmy dosłownie 5 minut, może drogi od niej. No i co? I pójdziemy po Tikowska. Ale powiedz, co jeszcze będzie się dzisiaj działo. A no tak, oczywiście. No bo dzisiaj będzie u nas dietetyk z Hovelera, będzie ważenie takosa. Zobaczymy, ile waży ten wielki byk. I będzie to taka wstępna konsultacja dietetyczna na podstawie różnych parametrów u konia. W stodole właśnie odbywa się już ważenie. Ja idę po Tico i Persję i będziemy sprawdzać, ile koniki ważą. Ale jest naprawdę piękna, słoneczna pogoda, więc podejrzewam, że dzisiaj powstaną również jakieś fotki. A ja już jestem przy pastwisku i pokazuję wam koniki. Hej, piękniuski! No, dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o dietetyka Hovelera, to nie jest to jedyna usługa, z jakiej skorzystamy w tym zakresie, ponieważ chciałabym, żeby dieta dla Tico była ustalona tak dokładnie, idealnie dla niego, a nie była kierowana względem też jakiejś marki danej. Dlatego będę korzystała z usług niezależnego dietetyka, który nie jest związany z żadną marką, ale będziemy mieć też porównanie z tym, co tutaj dietetyk Hovelera doradzi i jak konia zważy. Źrebaczek chyba był najdzielniejszy w wchodzeniu na wagę. No, bardzo grzeczny, mądry. Super, prawej. Standardowo przed treningiem wyczyściłam konia. Zawsze to robię, szczególnie jeżeli koń ma mieć jakiś trening, gdzie wymagany będzie większy ruch, czyli na przykład ląża, żeby nie poobcierał się przez żadne zaklejki, żeby nie sprawiało mu to dyskomfortu. No dodatkowo rozczesuję mu grzywę, co akurat widzicie tutaj na nagraniu. Rozpoczęliśmy od stępa na dystansie. Starałam się, żeby Tico aktywnie się rozstępowywał, żeby dobrze się przygotował do ląży, którą później miałam w planach przeprowadzić. Chodziliśmy sobie po prostych, trochę po kołach. Porobiliśmy również trochę ustępowań na kole, co będziecie mogli zobaczyć w kolejnym filmiku. I wychodziło to całkiem w porządku. Robię to, ponieważ fajnie to wpływa na rozluźnienie konia. No i zrobiliśmy sobie zakłusowanie po tym ustępowaniu. Tico zapatrzył się w tamten prawy róg na placu, ponieważ chodziła tam Scarlett z jej źrebakiem, a Tico bardzo, ale to bardzo stał się taki tatusiowaty do tego źrebaka. No i w tamtym rogu przez dłuższy czas się patrzył i odwracał uwagę od treningu właśnie na rzecz spojrzenia, czy ta klacz tam dalej jest, czy już sobie poszła i tak dalej. No i tutaj zaczęłyśmy już robić jakby ruch pod nagrywanie tych filmików dla dietetyka. Najpierw zrobiliśmy taki stęp po długiej ścianie na odstępie w dwie strony. I będziecie mogli obserwować te wszystkie rzeczy z dwóch perspektyw. Z Julki nagrywającej oraz z daleka, jak nagrywała moja mama. I rozpoczęła się również ląża. Tutaj sobie zmieniłam kierunek, ponieważ będziemy stępować sobie na drugą stronę. W celu nagrania tego filmiku właśnie na drugą stronę, tak jak mówiłam wcześniej. No i Tico sobie świetnie poradził ze zmianą kierunku na odległości. I tutaj jego piękny, aktywny kus. Trochę mieliśmy problem z wypadaniem łopatką, ale myślę, że jest to częsty problem przy młodych koniach, które jeszcze nie mają aż takiej równowagi i zwłaszcza, że my nie mamy lążownika, więc nie możemy uzyskać takiego
naturalnego wygięcia. Trochę się wytrącamy z równowagi, kiedy Tico idzie po ścianie i nagle musi z niej zejść, żeby iść po kole. Ale i tak idzie nam coraz lepiej. Tico coraz lepiej się rozluźnia, odpuszcza z potylicą, schodzi w dół, a zarazem nie przenosi całego swojego ciężaru na przód ciała. Zrobiliśmy również oczywiście zagalopowania, nie mogło ich zabraknąć i Tico ma naprawdę świetny, równy galop. Oczywiście można dalej i będziemy dalej nad nim pracować na pewno, ale wyjściowa tego galopu jest niesamowita, wydaje się być naprawdę wygodna i mocna. Tico naprawdę jest świetnym koniem galopowym i myślę, że będzie naprawdę super się sprawdzał, szczególnie właśnie w galopie, jeżeli chodzi o pracę pod siodłem. I tutaj zagalopowaliśmy również na drugą stronę. Jak widzicie, Tico chyba w galopie pracuje, tak mi się wydaje, najlepiej, najbardziej luźno i najłatwiej jest mu odnaleźć równowagę. Chyba po prostu ten galop jest dla niego najłatwiejszy, bo w stępie często zdarza nam się, że zamulamy, a w galopie on jest taki równy, nie traci rytmu, nie traci tempa i wszystko jest jak najbardziej w porządku. Jula miała tutaj trudne zadanie, bo musiała biec na tyle stabilnie, żeby nie ruszała zbyt mocno kamerą, ale na szczęście jej się to super udało. Jak widzicie tutaj na filmiku. Jula nie ma żadnej stabilizacji w telefonie dodatkowej, więc szacunek dla niej. Zostawcie w komentarzu serduszko dla nagrywającej Julki. Okej, jesteśmy już po treningu. Zrobiliśmy sobie leciutką lążę, ponieważ ostatnio Tico był odrobaczany i po odrobaczaniu tuż się nie zaleca robić jakichś intensywniejszych treningów. Także pobiegał sobie, właśnie wytrzepał się. I teraz Wam poopowiadam troszeczkę o wizycie dietetyka, żeby Wam rozjaśnić, o co tu wszystko chodzi. Więc po wizycie dietetyka z Hovelera dowiedzieliśmy się, że Tico waży 650 kg, że mógłby delikatnie, ale naprawdę delikatnie przytyć. Trochę mu widać żeberka, ale wychudły zbytnio nie jest. I że jest w generalnie dobrej kondycji, jak na młodego konia, tylko właśnie może trochę przytyć. Tak więc mamy już opinię jednego dietetyka i będziemy dzisiaj wykonywać zdjęcia. Już robiłyśmy filmiki dla dietetyka, który będzie nam przeprowadzał konsultacje online. I tych zdjęć jest całkiem sporo. Wiadomo, żeby ocenić przez internet kondycję konia, no to tych zdjęć musi być sporo. Oczywiście filmy z ruchu, do tego badania krwi, które już mieliśmy zrobione, do tego wagę konia, no i trzeba było wypełnić ankietę. Także już niebawem pewnie poznam propozycję tej pani co do diety Quantico. Badanie krwi robiłam jakieś 2 tygodnie temu i zrobiliśmy rozszerzone badanie krwi z selenem oraz witaminą E, które kosztuje trochę więcej, ale te dwa składniki, których na normalnym badaniu nie wychodzą, no to tutaj są brane pod uwagę. No i na szczęście, jeśli chodzi o witaminę E oraz selen, wszystko jest u Tico w porządku. Tak w sumie to jest w zasadzie wszystko w porządku, nie ma żadnych niedoborów, ma więcej cynku z tego co kojarzę niż powinien mieć, ale to po prostu najprawdopodobniej przez bardzo bogate w cynk sianko, tak mi powiedział weterynarz. Także te filmy, które widzieliście tutaj teraz na vlogu z treningu, no to trochę głównie robiłyśmy te filmiki właśnie pod tą konsultację z dietetykiem. Tico coś tam zobaczył. I teraz też będę Wam pokazywać resztę zdjęć jakichś, które będziemy musiały zrobić. To będą kopyta, podeszwa kopyt oraz będzie też kondycja całego ciała, sierści, grzywy i ogona. Teraz ja oddałam Julce konia, żebym mogła ponagrywać. Teraz jest robione zdjęcie całej sylwetki konia, ma być z dwóch stron i wykonuje je mama lustrzanką. A Tico, jaki grzeczniuś!
No. Tylko trochę staje jak osioł, no ale dobra. No pięknie wygląda. Nie? Dobra. Dobra, teraz robimy zdjęcia szyi, no i różnych poszczególnych partii ciała. Tylko troszeczkę się kręci, bo mu się nudzi, ale jest w miarę grzeczny. Mam nadzieję, że żaden koń stamtąd nie wyjdzie, bo wtedy raczej nie będzie zadowolony, żeby stać. Teraz jeszcze będziemy robić zdjęcia kopyt i to by było chyba na tyle z tych fotek. No i później wracamy do stajni, dam ogarnianie potreningowe i będziemy kończyć. Konik miał zrobione kopytka, teraz sobie zjada i będziemy mu dawać jedzonko z pudełka i będziemy spadać do domu. Jeszcze nie ma godziny karmienia, więc dajemy konikowi tylko sieczki na pożegnanie, żeby mu nie było smutno. W ogóle najlepszy tekst, żeby nie było mu smutno. No tak, a co? To by nie było smutne, jakby ktoś ci prezentu nie zostawił raz, a zawsze zostawia. No. No dobra, to mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i był ciekawy. Zapraszam was na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z wami żegnam. Do zobaczenia, buziaki i cześć!